szósty turniej skokowy imienia Jadwigi Pasturczak. Jest mi bardzo miło po raz kolejny przywitać Państwa na naszych zawodach. Natomiast w tej chwili oddaję głos panu prezesowi Michałowi Adamkiewiczowi. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Adamkiewicz, jeżeli ktoś nie wie, od niedawna, od 6 lat jestem prezesem. Mówię od niedawna, bo klub ma 45-letnią tradycję. Za sprawą założyciela, obok mnie stojącego po lewej stronie prezesa seniora, pana Józefa Szewca. Proszę pani, proszę panów, widzę znajome twarze. Kto z Państwa jest po raz pierwszy tutaj na tej imprezie? Rączka do góry. Dobra. Reszta już słyszała i wie, o czym chcemy mówić. Proszę tych, którzy już kiedyś byli u nas i zapamiętali z poprzednich lat, żeby powiedzieli tym, którzy nie wiedzą, i już wtedy więcej nie będę gadał, prawda? Dziękuję bardzo panom prezesom, a ja pokrótce przedstawię, co się dzisiaj będzie działo. Zaczniemy od pytania głównego dzisiejszego spotkania, mianowicie turnieju skokowego, który będzie składał się z trzech odrębnych konkursów. W godzinach popołudniowych w zasadzie, a mianowicie o godzinie 13:30 odbędą się zawody Hopi Horse, które także będą podzielone na trzy odrębne konkursy. Nie byłbym sobą, gdybym nie nawiązał także do tego sławetnego już jury. Nasz obozowy doktor Jerzy Rajewski, którego serdecznie witam, bo jest z nami dzisiaj po raz pierwszy. Pani Katarzyna Szewc. I pani Daria Śmigiel, która zawsze czuwa nad wszystkimi zgodnościami regulaminowymi. Myślę, że pora zaczynać, dlatego że jeźdźcy i konie już chyba gotowi. Zatem rozpoczynamy pierwszy konkurs.
proszę Państwa, byliście świadkami rzeczy wręcz niewyobrażalnych. Myślę, że część zemdlała, część się spociła. Szanowni Państwo, konkurs potęgi skoków został rozstrzygnięty! Niesamowitą, niezwyciężoną... Ja nie wiem co powiedzieć. Niedoskoczną, rzekłem. Nie mogę sobie tego nawet wyobrazić. Martyna, no naprawdę super. Nie wiem co powiedzieć, to jesteś fantastyczna. No skok rewelacyjny. Naprawdę gratuluję. Wielkie brawa jeszcze raz dla Martyny. Dla ciebie, bardzo proszę. Jeszcze chciałbym osobiście dość... No widzisz? Jak ty to robisz, powiedz, co? To jest taka specjalna bransoletka z dereszem naszym, żebyś zawsze o nas pamiętała, bo my o tobie będziemy pamiętać. Już zapisałaś się w annałach. I teraz prosimy o rundę honorową ze wszystkimi, ale ty ją poprowadzisz, tak? Chodźcie, wszystkie dziewczęta, które startowały w potędze skoków, zapraszamy.